2 września uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej rozpoczęli swą przygodę ze szkolną edukacją. Najmłodszym uczniom towarzyszyli rodzice, którzy kibicowali swym pociechom, nie kryjąc emocji. Na uroczystym apelu pożegnano dotychczasową panią dyrektor, Małgorzatę Andronik, która odchodzi na zasłużoną emeryturę. Nową dyrektor została pani Sylwia Sanik. Uczniowie pożegnali również dotychczasowych wicedyrektorów, a także przywitali ich następców. Dzieci i młodzieży, witam was serdecznie w kolejnym etapie waszej edukacyjnej podróży. Niektórzy z was stawiają dzisiaj swoje pierwsze kroki w tej dużej szkole. Inni natomiast wracają, by kontynuować swoją naukę. Wierzę i jestem głęboko przekonana, że razem stworzymy miejsce, gdzie każdy z was będzie miał okazję rosnąć i rozwijać się. Drodzy nauczyciele, koleżanki i koledzy, wasza praca, pasja i zaangażowanie są fundamentem tej szkoły. Jako dyrektor obiecuję wam swoje pełne otwarcie i wsparcie na wasze pomysły i inicjatywy. Razem możemy stworzyć szkołę, z której będziemy dumni. Szanowni rodzice, wam szczególnie dziękuję za zaufanie i wsparcie. Jesteśmy partnerami w tej ważnej misji edukowania i wychowywania naszych dzieci. Wasze zdanie i uczestnictwo są dla mnie bardzo ważne. Dlatego też zapraszam was do aktywnego udziału w życiu naszej szkoły. Jestem pełna optymizmu i energii, patrząc na nowy, nadchodzący rok szkolny. Widzę przed nami szansę na współpracę, innowacje i osiągnięcie wielkich sukcesów. Niech ten rok, nowy rok 2024-2025, będzie rokiem, w którym będziemy wszyscy razem świętować sukcesy, wspierać się w trudnościach i dążyć do bycia najlepszą wersją siebie. Szanowna pani dyrektor, nauczycielko, nasza droga koleżanko, przyjaciółko. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Tymi słowami świętego Jana Pawła II przychodzi mi dziś pożegnać się z panią w imieniu całej Rady Pedagogicznej i wszystkich pracowników naszej szkoły. Bycie dyrektorem to nie tylko splendor władzy i chwały, ale przede wszystkim odpowiedzialność za podejmowane decyzje, za sprawowanie codziennych, trudnych obowiązków. To misja, a zarazem powołanie, wymagające wiedzy z bardzo wielu dziedzin, życia codziennego, opanowania, cierpliwości, dyplomacji, rozwagi oraz mądrości życiowej, które to cechy umiejętnie pani łączyła. Dzisiejszy dzień napełnia nas smutkiem z powodu pani odejścia. Mamy jednak powody, by cieszyć się, by dane nam było spotkać na naszej drodze właśnie panią, oddanego człowieka. Bo kiedy nie wiedzieliśmy, co robić, szliśmy do pani. Kiedy emocje brały górę, pani je umiejętnie tonowała. Kiedy mieliśmy świetne pomysły na działania, które mogliśmy u nas w szkole zrealizować, pani zawsze nam dobrze radziła. Kiedy nam było smutno i źle, pani nam pomagała jak najlepsza matka. Kiedy było potrzebne nam wsparcie, pani wyciągała pomocną dłoń. W każdej sytuacji mogliśmy na panią liczyć. Drzwi gabinetu były zawsze dla nas otwarte. Zawsze też dodawała nam pani otuchy i pomagała znaleźć optymalne rozwiązania, a nie zawsze było to łatwe. Wciąż nas pani motywowała do zwiększania wysiłków, by nasza szkoła była jak najlepsza, by się wyróżniała, by nasi uczniowie odnosili sukcesy. Za to wszystko z całego serca dziękujemy. Chcemy dziś powiedzieć, że jesteśmy dumni, że jesteśmy nauczycielami i pracownikami Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki, w której dyrektorem była pani Małgorzata Andronik. Pani dyrektor, praca z panią była dla nas zaszczytem
i wyróżnieniem. Dziękując, życzę Pani, aby wszystkie plany i marzenia, które były odkładane na później, teraz właśnie się spełniły. Życzymy też, by zawsze otaczała Panią życzliwość ludzi, ciepło, a w życiu osobistym gościło spokój, szczęście, a przede wszystkim zdrowie. Za wszystko serdecznie i z całego serca w imieniu jeszcze raz całej Rady Pedagogicznej i wszystkich pracowników szkoły chciałabym serdecznie podziękować. Wszystko, co się zaczyna, kiedyś musi się skończyć. Ja po 37 latach pracy kończę etap pracy zawodowej. W tej szkole, a właściwie w tych szkołach, bo za czasów gimnazjum pracowałam w gimnazjum, spędziłam 36 lat. Głównie jako nauczyciel matematyki. Przez jednych nienawidzonej, przez innych kochanej. Przez ostatnie prawie 6 lat miałam zaszczyt zarządzać tą placówką. Starałam się zawsze sumiennie wykonywać moje obowiązki. Jak mi wyszło, nie mi oceniać. Chciałabym jeszcze raz podziękować wszystkim nauczycielom za wyrozumiałość, za wsparcie, koleżankom Marzenie i Bożenie szczególnie. Bez nich nie dałabym rady. Dziękuję również pracownikom administracji i obsługi, bo bez nich ta szkoła nie wyglądałaby tak, jak wygląda. A szczególne podziękowania kieruję do takiego dobrego ducha naszej szkoły, pani Eli Wolskiej. Zawsze mogłam na nią liczyć. Dziękuję również rodzicom. Przez te 36 lat to naprawdę już pokolenia. Bo czasami patrzę na państwa i na tego uczyłam, tamtego uczyłam, więc już chyba czas, skoro kolejne pokolenia wypuściłam z tej szkoły, to już chyba czas odpocząć. Dziękuję Państwu za współpracę. Pamiętajcie, że wychowanie to jest wielki trud, a my nauczyciele jesteśmy tylko po to, żeby Wam pomóc. Główne zadanie macie Wy. I życzę Państwu, żebyście za lat naście, kiedy Wasze dzieci będą już dorosłe, żebyście mogli powiedzieć, to mój syn, to moja córka, jestem z niego dumna, bo to jest ważne. Wam, drodzy uczniowie, życzę wielu sukcesów. Przykładajcie się sumiennie do nauki, bo to kiedyś zaowocuje. Rozwijajcie swoje talenty, bo macie tutaj do tego warunki. Zarówno sportowe, jak i artystyczne talenty, jak i naukowe. Macie wokół siebie nauczycieli, którzy was w tym wesprzą, którzy wam w tym pomogą. Ale wasze chęci są tutaj na pierwszym miejscu. Sam nauczyciel bez ucznia chętnego do pracy niewiele zrobi. Na koniec jeszcze raz dziękuję wszystkim i przepraszam, że może coś kiedyś było z mojej strony nie tak. Ale zawsze starałam się kierować taką maksymą, że dyrektorem się bywa, a człowiekiem się jest. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję Pani za wieloletnią pracę na rzecz dobra szkoły oraz nas uczniów. Przez wiele lat pokazywała nam Pani, z jaką odpowiedzialnością należy kierować placówkę, zawsze mając na uwadze przede wszystkim dobro nas uczniów. Dziękujemy za troskę o sprawy naszej szkoły, chociaż czasami pewnie nie było łatwo, za każdy dzień spędzony w jej murach, za pomoc, za poczucie bezpieczeństwa. Doceniamy Pani trud włożony w zapewnienie nam jak najlepszych warunków do rozwoju. Nasze podziękowania kierujemy również do Pani Wicedyrektor, Pani Marzeny i Pani Bożeny. Dziękujemy Paniom za cierpliwość i wyrozumiałość. Jesteśmy wdzięczni za uśmiech, za dobre słowo, za wiedzę oraz za okazywaną życzliwość i wsparcie. Pani Dyrektor Małgorzacie, życzymy, aby nowy rozdział w życiu, który właśnie się rozpoczął, upływał w dobrym zdrowiu i radości oraz był pełen radosnych chwil. Życzymy wysokiej emerytury, zdrowia oraz pociechy z wnuków. Pani Bożenie i Pani Marzenie, życzymy wszelkiej pomyślności w pracy oraz w życiu osobistym, spełnienia założonych celów oraz marzeń,
Życzymy Paniom ciągłego uśmiechu i samych słonecznych dni. Bardzo się cieszę, że widzę Was wszystkich zdrowych, wypoczętych, mam nadzieję, po wakacjach, ale nigdy tego wypoczynku nie jest za wiele, więc każdy z nas chciałby jeszcze pewnie dzisiaj troszeczkę sobie pofolgować. Ale cieszę się ogromnie, że wróciliście tutaj do nas i stoicie już przy nowych słupkach, bo dostaliście promocję do kolejnej klasy, ale pojawili się też nowi uczniowie w naszej szkole podstawowej, bo jest to przecież zeróweczka, która dzisiaj rozpoczyna swoją przygodę, wielką przygodę w dużej szkole, jak to się mówi, w dużej szkole w Dąbrowie Białostockiej. I życzę Wam w tym nowym roku szkolnym, byście zdobywali jak najlepsze stopnie, jak najlepsze doświadczenie zdobywali w wiedzy, w życiu codziennym, byście swoje też pasje realizowali, bo jest dużo możliwości. Na zakończenie pracy i działalności w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej chciałbym serdeczne życzenia złożyć Pani Małgorzacie Andronik i jako burmistrz Dąbrowy Białostockiej przyznać Pani dyrektor nagrodę burmistrza za zasługi, za pracę w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej imienia Tadeusza Kościuszki. Podkreślam tą nazwę, ten tytuł Tadeusza Kościuszki, bo z panią dyrektor udało nam się naprawdę zrobić bardzo dużo pięknych inicjatyw. Między innymi mural, który widnieje na Szkole Podstawowej, ale także i piękny sztandar, na który aż z dumą i z takim entuzjazmem ogromnym spoglądam, kiedy on tutaj do nas wchodził podczas rozpoczęcia tej uroczystości. Pani Małgorzacie Andronik przyznaje nagrodę dyrektorowi Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, sumienną i rzetelną pracę, zaangażowanie w życie szkoły oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych jako dyrektora, ale też jako pasjonata, jako osobę, która swoje serce ogromne wkładała, by ta szkoła dobrze funkcjonowała, by była przyjazna zarówno uczniom, jak i nauczycielom, ale oczywiście również naszym wspaniałym rodzicom. W związku z przejściem na emeryturę składam serdeczne podziękowania i życzę dalszych sukcesów oraz dużo zdrowia, szczęścia i zadowolenia z życia osobistego. Pani dyrektor, składam najserdeczniejsze życzenia. Drodzy uczniowie, życzę Wam jak najwięcej wytrwałości do tego, żebyście rozwijali swoje pasje, żebyście słuchali nauczycieli, bo to też jest dosyć ważne, mieli do nich szacunek i żebyście, jak ja, wspominali czasy nauki w szkole podstawowej jak najlepiej. Ja zawsze myślałem i wracam do tamtych czasów. To były najlepsze moje czasy. Życzę, żeby uczniowie właśnie tak Was zapamiętali, jak ja zapamiętałem Was poprzez naukę w tej szkole. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie. W imieniu wszystkich uczniów pragniemy powitać nową panią dyrektor, panią Sylwię Sanik. Życzymy Pani wielu sukcesów w pracy, nieustających powodów do dumy z naszych uczniowskich osiągnięć. Życzymy wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń, a także spełnienia wszystkich marzeń. Niezmiernie miło jest nam również powitać nowych wicedyrektorów. Panią Natalię Fiedorczyk. Oraz pana Andrzeja Kozioł. Szanowna pani dyrektor, szanowni wicedyrektorzy, witamy i życzymy wszystkiego najlepszego na nowym etapie Państwa życia i życia szkoły.